Raz, raz.
raz. Marzec, witamy na kolejnym meczu Warty. Witamy na kolejnym meczu Warty w rundzie wiosennej. Drugie spotkanie tej rundy. Dzisiaj przeciwnikiem będzie drużyna GKS Jaraczewo. Beniaminek klasy okręgowej dzisiaj przeciwnikiem śląskiego zespołu, a ja podam składy, w jakich dzisiaj wystąpią obydwie drużyny. Zespół gości GKS Jaraczewo dzisiaj do tego meczu przystąpi w następującym składzie. W bramce Marcin Wojciechowski, z numerem drugim Kacper Wieliński, z numerem trzecim Marcin Urbaniak, czwórka to Konrad Glinkowski, piątka kapitan drużyny Karol Tomczak, szóstka Dariusz Bolek, ósemka Dariusz Małecki, dziewiątka Tomasz Mikołajczak, dziesiątka grający trener drużyny Kamil Stefaniak, z jedenastką wystąpi Filip Glinkowski i z piętnastką Sebastian Bach. To podstawowy skład drużyny gości, a więc drużyny GKS Jaraczewo. Obydwa zespoły są już gotowe na boisku, a w rezerwie pozostają Baranek, Gruchot, Cepa, Dymydenko, Gromada i Walczak. To skład drużyny gości. Tak jak mówiłem, trenerem jest Kamil Stefaniak, grający trener zespołu gości z numerem 10. A za chwileczkę skład drużyny gospodarzy Warta Śrem. W bramce Dominik Sobel, na prawej obronie Krzysztof Faniszewski, Bartosz Szar, Piotr Janicki i Maciej Pawłowski, to linia defensywna. W środku zagra Piotr Kręc, Kamil Szymandera, Damian Tefalski, Mateusz Maśliński, Patryk Słomczyński i w napadzie Bartosz Skrzypczak. Są już sędziowie, okrzyki i za chwileczkę rozpoczniemy drugi mecz rundy wiosennej. Warta Śrem kontra GKS Jaraczewo. W pierwszej kolejce Warta, tak jak pamiętamy, pokonała w Klęce 3-0 Pytop Harm, a goście zremisowali 2-2 z Wisłą Borek w Borku Wielkopolskim. Widzimy zmiana stron. I rozpocznie drużyna gospodarzy przy piłce Bartosz Skrzypczak. Dzisiaj troszkę zmiana w ustawieniu. Nie mamy Adriana Owczarka. I pauzującego za kartki Kryszaka, który zarobił czwartą żółtą kartkę w Klęce. Rozpoczęliśmy. Grupa kibiców Jaraczewa przyjechała tutaj dzisiaj na stadion w Śremie. Zawsze głośno dopingują swoich piłkarzy, a tak jak mówiłem przed tygodniem, GKS Jaraczewo troszkę pechowo zremisował w Borku Wielkopolskim z Wisłą, ale poczekajmy. Akcja gości ładnie tutaj lewą stroną. Szansa w pole karnym, dośrodkowanie broni Dominik Sobel. No pierwsza minuta już pierwszy raz pokazali się tutaj z dobrej strony goście. Teraz Mikołajczak, to nowy nabytek drużyny GKS Jaraczewo. Przyszedł do Jaraczewa z Cielczy. Rosły, silny, typowa dziewiątka, taki zresztą ma numer na koszulce, Tomasz Mikołajczak. No i widzieliśmy, zespół Jaraczewa potrafi być groźny, co pokazał już tutaj w pierwszej minucie tego spotkania. A ja przypomnę jeszcze historię meczu pierwszej rundy, kiedy to Warta była na boisku w Jaraczewie. Mecz zakończył się remisem. Teraz znowu kolejna dobra akcja gości. Tutaj zaskoczyli od pierwszych minut warciarzy. Warta nie jest przyzwyczajona do tego, że ktoś im tutaj narzuca swój styl gry, to raczej Warta dominuje rywali. A ja przypomnę, 4-4 w pierwszym meczu w Jaraczewie. Warciarze prowadzili już 4-1. No i w 93 minucie
stracili bramkę na 4-4, także wygrany, można powiedzieć, mecz. Zaledwie zremisowali, no i to był jeden z dwóch remisów, które Warta odnotowała w rundzie jesiennej. Szar. Tefalski. Pawłowski, teraz znowu strata piłki w środku pola. Piotr Kręc stracił piłkę. Strzał Mikołajczaka, ale bardzo, bardzo niecelny. Jak na razie dobry początek w wykonaniu gości. Widać, że bez respektu podchodzą tutaj do lidera. No zobaczymy, jak tutaj dzisiaj zaprezentuje się Warta Śrem. Szar do Skrzypczaka. I rozpocznie od Guzałku. Szar. Kolejna dla śremskiego zespołu. Zobaczymy, jak tutaj dzisiaj potoczy się to spotkanie przed tygodniem. Widzimy, teraz agresywnie próbują warciarze. Tefalski odzyskał piłkę do Szara i od autu rozpocznie Warta. Przed tygodniem długo, długo czekaliśmy na tą pierwszą bramkę, aż do 65 minuty w klęce. Ale wiadomo, te boiska nie są jeszcze naturalne, gotowe do tego, aby tutaj ta wiosna mogła już się na dobre rozpocząć. Dzisiaj też pogoda iście jesienna, pochmurnie, zimno, deszczowo, ale teraz szansa dla Warty i będzie pierwsza bramka, tak jest, gol! Świetna sytuacja, błąd i wykańcza tą akcję bodajże Patryk Słomczyński. Mamy pierwszą bramkę. I Warta szybko obejmuje prowadzenie. Autorem gola Patryk Słomczyński. Dobrze tutaj ułożyło się to spotkanie dla śremskiego zespołu. Szybkie objęcie prowadzenia. No i tutaj chyba będzie nam się grało znacznie, znacznie łatwiej niż tydzień temu w klęce. Dobre otwarcie meczu w wykonaniu śremskiego zespołu. A dzisiaj na ławce rezerwowych trener Hubert Ściak ma nowego zawodnika, a miejmy nadzieję, że będziemy go mogli zobaczyć w akcji. A jednak otrzymałem informację, że dzisiaj nie ma tego zawodnika, także nie będziemy może zdradzać na tej informacji. Dołączył tydzień, przepracował śląskim zespołem nowy zawodnik. Grał na boiskach czwartej ligi, wywodzi się ze Śremu, ale nie będziemy na razie zdradzać sekretu, kto to taki. Teraz Słomczyński nacisnął tam obrońcę i od autu rozpocznie Szar. Pole karne do Skrzypczaka. Widzimy, teraz wysoko podeszli pressingiem warciarze. Mateusz Maśliński tam zaatakował obrońcę, no i od bramki rozpocznie Marcin Wojciechowski. Wyszła piłka, nie zdążył tutaj z numerem drugim Kacper Wieliński opanować tej piłki. I out dla Warty. Szymandera do Szara. Dośrodkowanie, próba dośrodkowania w pole karne, ale zablokowane to dośrodkowanie. No i mamy kolejny out. Skrzypczak. Szar w pole karne na drugą stronę. Czy zamknie tą akcję Mateusz Maśliński? Drożny dla śląskiego zespołu, gdzieś tam piłka po zawodniku Wieka jest Jaraczewo i będzie egzekutorem tego rzutu rożnego
Patryk Sączyński, pierwszy dzisiaj rzut rożny przed tygodniem w klęce, bodajże 17-18 kornerów po stronie śremskiego zespołu, no i w 65 minucie właśnie po stałym fragmencie gry Warta objęła prowadzenie. Sączyński, dobre, mocne dośrodkowanie, tutaj zamyka tą akcję, no proszę, mamy drugą bramkę, Piotr Janicki, zupełnie niepilnowany, dołożył tylko nogę, Warta Śrem, GKS Jaraczewo, 2-0. Dobre dośrodkowanie Patryka Słomczyńskiego, zamknął tą akcję Piotr Janicki, no i mamy drugą bramkę. Ósma minuta spotkania, Warta Śrem, GKS Jaraczewo, 2-0. Świetny początek w wykonaniu śremskiego zespołu. Dzisiaj już pierwszy rzut rożny przyniósł bramkę. Także 13 marca na pewno nie będzie pechowy dla śremskiego zespołu, chociaż pamiętamy historię poprzedniego spotkania. Było już 4-1, skończyło się 4-4, także nie wyprzedzajmy faktów. Jeszcze 9-80 minut po tego spotkania przed nami. Ale taki początek wymarzony dla śremskiego zespołu. A na pewno drużyna z Jaraczewa jest dużo bardziej wymagającym przeciwnikiem niż Pytopar Klęka. Teraz wyjaśnił tą akcję Maciej Pawłowski, jeszcze gdzieś tam zahaczony przez rywala. Ale chyba wszystko będzie w porządku. Drużyna z Jaraczewa w ramach przygotowań do rundy rewanżowej rozegrała 3 mecze sparingowe, zremisowała 2-2 z liderem A-klasy Dobroczanką Pępowo, przegrała z UKS Śrem tutaj 1-4 i w ostatnim meczu pokonała GKS Żerków 4-1. Tylko 3 sparingi zdążyli rozegrać piłkarze z Jaraczewa w tym okresie przygotowawczym. Wiadomo, pandemia, obostrzenia spowodowały, że ten okres przygotowawczy był krótszy. Ale na szczęście możemy tutaj cieszyć się tą rundą rewanżową. Druga kolejka. Teraz okazja dla drużyny Jaraczewa. Stefaniak, grający trener drużyny z Jaraczewa, będzie pierwszy rzut rożny dla gości. Muszą tutaj uważać na Kamila Stefaniaka. Śremscy obrońcy to zdecydowanie najgroźniejszy zawodnik drużyny gości. No i widzimy tam grupkę kibiców z Jaraczewa, jeżdżą za swoim zespołem wszędzie. Dzisiaj są także w Śremie. Dośrodkowanie, także dobre dośrodkowanie, ale nie zdążył tej akcji zamknąć Kamil Stefaniak. Faulowany teraz Bartosz Szczypczak i rzut wolny dla śremskiego zespołu. Tak jak mówiłem, nie ma dzisiaj w wyjściowym składzie pauzującego za kartki Patryka Kryszaka, nie ma także Adriana Owczarka. I jest szansa na trzecią bramkę Szymandera! Prosto w środek bramki łapie piłkę Mikołajcza. Przepraszam, Wojciechowski. Pawłowski. Szar. No i stracili piłkę. Widzimy pressingiem tutaj Warta szybciutko odzyskała tą piłkę. Nie zdołał jej opanować Dariusz Bolek. Tyfalski do Sobela. Dzisiaj Damian Tyfalski nie na skrzydle, a w środku pola. Ale mamy za to Mateusza Maśnickiego, którego nie było w meczu Pytoparłem Klęka. Pawłowski.
Miękko tam do Skrzypczaka. Skrzypczak, ale uprzedzony przez Wojciechowskiego. Piłka w rękach bramkarza gości. Ale przypomnę, po 8 minutach mieliśmy już 2-0, mamy już 2-0. No i teraz to goście muszą tutaj zdecydować się na otwartą grę. Nie mają nic do stracenia, przegrywają już 2-0. Ale jak na razie na Beniaminka wpisują się bardzo dobrze. 8 miejsce po rundzie jesiennej. 22 zdobyte punkty. I na pewno zobaczymy ten zespół także za rok w rozgrywkach klasy okręgowej. No, miejmy nadzieję, że warte będziemy już oglądać na boiskach 5 ligi. Tefalski. Janicki. Faliszewski. Pawłowski. Miękko ponownie w stronę Skrzypczaka. Nie, tym razem do Szymandery. I będziemy mieli rzut rożny. Drugi rzut rożny tym razem po lewej stronie. Kto tutaj będzie dośrodkowywał te piłki? Nie ma Patryka Kryszaka. Mateusz Maszyński. Maszyński ponownie w kierunku Janickiego, tym razem uprzedzony Śremski, środkowy obrońca. Tefalski. Nie walczył sobie tutaj miejsce w pierwszym składzie Damian Tefalski, chociaż w meczu z Pyto Parmem delikatnie widać było ten stres pierwszego meczu Słomczyński. Kręc. Pawłowski. Ładne prostopadłe podanie do Tefalskiego. Szar w pole karne. Niepewna interwencja bramkarza gości. Maliszewski. Ładnie tutaj Szymandera i Patryk Słomczyński. Na raty broni Wojciechowski. Pawłowski. Kręc. Szar. Ładnie tutaj wyszli piłkarze warty. No i kolejny atak pozycyjny. Lubią tutaj grać śremscy piłkarze na tym sztucznym boisku. Słomczyński. Zupełnie inne warunki dzisiaj do gry niż przed tygodniem w Klęce. No i zupełnie inny mecz. Druga i ósma minuta, mamy już dwubramkowe prowadzenie śremskiego zespołu. Skrzypczak, Barto Skrzypczak do Kręca, Piotr Kręc. Strzał Piotra Kręca, znowu niepewna interwencja. Widzimy tutaj, zauważyli chyba śremscy piłkarze, że nie łapie tych piłek. Bramkarz Jaraczewa odbija te piłki wszystkie. Marcin Wojciechowski. No i kolejny rzut rożny. Maszyński, pole karne, kto tam znowu doszedł do strzału, Piotr Janicki, ale nie mógł tutaj skutecznie umieścić piłki w siatce. Widzimy, jak szybko trener Hubert Ściak podał piłkę do Krzysztofa Faliszewskiego, aby ten jak najszybciej wznowił grę. Tafelski. Dużo rotacji, dużo zmian.
na boisku. Widzimy teraz Piotra Kręca ustawionego tutaj jako lewy obrońca. Już wszedł teraz na swoją pozycję defensywnego pomocnika. Faulowany Damian Tefalski i rzut wolny dla śląskiego zespołu. 18 minuta spotkania. Prowadzimy z Beniaminkiem klasy okręgowej 2-0. Druga kolejka rundy wiosennej. I oby tak dalej. Pawłowski tutaj zagrał do Szara. I będzie kolejny rzut rożny. Czwarty rzut rożny. Po takim dobrym, zaskakującym początku w wykonaniu gości teraz zdecydowana przewaga śląskiego zespołu. Więcej tutaj dzieje się na połowie rywali. No i czekamy na bramkę numer 3. Maśliński. Szymandera. Ale już przyjęli piłkę goście. Tefalski atakowany przez rywala, ale przyblokował tą piłkę, no i rozpocznie Szar. Tafelski. Strata Tafelskiego, ale wcześniej to on był faulowany. Jaka decyzja arbitra? Żółta kartka dla Damiana Tafelskiego, ale rzut wolny dla śląskiego zespołu. Troszkę dziwna decyzja arbitra, ale najpierw był Tafalski faulowany, potem sam agresywnie zaatakował przeciwnika i myślę, że dlatego tutaj żółty kartonik arbitra. Rzadko się zdarza, że po faulu ukarany jest zawodnik faulowany. Janicki. I będzie rzut autu dla Wart. Teraz strata Szymandery. I akcja gości. Dobry tutaj próba przerzutu na prawą stronę do Filipa Glinkowskiego. Właśnie on przy piłce. Piłka opuściła boisko i od bramki rozpocznie Dominik Sobel. Sporo dzisiaj nieobecnych piłkarzy po stronie drużyny gości. Z powodu choroby w kadrze nie znaleźli się skrzydłowi Jakub Gabryszak, Marcin Kordus i Przemysław Rzepka. Kortuzjowany jest napastnik Dawid Czabański. A z powodów zawodowych nie ma dzisiaj także Jakuba Gabryszaka i Norberta Szymczaka. Także kilku zawodników także nieobecnych w drużynie gości. A tak jak mówiłem, Tomasz Mikołajczak dołączył do drużyny z Cielczy. No i nowym zawodnikiem jest także Arkadiusz Cepa. Były zawodnik, czy to partnerka, środkowy obrońca. Odeszli z kolei na wypożyczenie do Gromu Golina Szymon Gęsty, Kamil Pawlak i Grzegorz Przestacki. Ale widzimy kadra gości bardzo szeroka, tylu nieobecnych, a mimo to jeszcze 4-5 zawodników na ławce rezerwowych. Ale takie mamy czasy. COVID, kwarantanny. To wszystko sprawia, że te kadry muszą być znacznie liczniejsze. Tafelski, ładnie tam do Słomczyńskiego. Patryk Słomczyński ma piłkę na prawej nodze. Patryk Słomczyński, troszkę ostry kąt. Nie zdołał tutaj opanować tej piłki Patryk Słomczyński i od autu rozpocznie drużyna gości GKS Jaraczewo.
dzisiaj jeszcze mecze Rydzynia Grydzyna, Wrona Wilkowice, Sparta Miejska Górka, Tytopark Klęka, Wisła Borek, Helios Czempin. No i miało dzisiaj zostać rozegrane spotkanie Pogoni Książ z LZD Ścielcza, ale mecz został przełożony ze względu na żałobę. Zmarła bowiem żona prezesa Jana Rodziaka. No i dzisiaj był pogrzebny mecz, musiał być odwołany. Z powodu kwarantanny także nie dojdzie do skutku zaplanowany mecz Sokołów Chwałkowo z Kłosem Zaniemyś. Zaniemyślanie przełożyli już drugie spotkanie w tej rundzie i mimo że mamy drugą kolejkę, jeszcze wiosną na boiska nie wybiegli. A jutro jeszcze mecze Piast Nowy Belęcin, MTS Pawłowice i Sarnowianka Sarnowa Zjednoczeni Trzemeszno. To zestaw par 19 kolejki. Tak jak mówiłem, dwa mecze się nie odbędą. Malecki długo tutaj się utrzymywał przy piłce, ale wypchnięty przez śremskich piłkarzy oddał piłkę na obrońców. Przytomnie teraz Piotr Kręc do Dominika Sobela. I kolejny atak pozycyjny śremskiego zespołu. Po piłkę pokazał się Piotr Kręc do Szara. Nie opanował teraz tej piłki Mateusz Maśliński. Źle przyjął tą piłkę, skrzydłowy Warty. No i oddał tu rozpoczną. Goście, troszkę tutaj nam siadło tempo tego meczu. Narciarze zadowoleni z bramkowym prowadzeniem. Goście powolutku dochodzą do głosu. Teraz Kamil Stefaniak na lewo do Filipa Glinkowskiego. I odległość. Piąta minuta spotkania, 2-0 po bramkach Patryka Słomczyńskiego i Piotra Janickiego. Śremski zespół prowadzi z Beniaminkiem klasy okręgowej GKS Jaraczewo 2-0. Mikołajczyk, były napastnik Tytopark Klęki, ostatnio grał w Cielczy, a teraz przeniósł się do GKS Jaraczewo. Stracił teraz piłkę Kamil Stefaniak i okazja do kontry. Kamil Szymandera, lubią warciarze tutaj szybko rozpocząć tą akcję. Krzysztof Faliszewski. Czysto odebrana piłka, chociaż protestują warciarze, że był faul, sędzia każe jednak grać dalej. Kontra gości, Winkowski. I wybija piłkę na aut Maciej Pawłowski. Szansa teraz jest, bramka, słupek, teraz ratuje śremski zespół. Kamil Stefaniak blisko zdobycia bramki po podaniu Mikołajczaka. No teraz byli goście bardzo bliscy zdobycia kontaktowej bramki. Widzieliśmy, słupek uratował warciarzy. Tak jak mówiłem, troszkę teraz bardziej okres gry, kiedy to goście doszli do głosu i mieliśmy tego dowód. Słupek ratuje śremski zespół. Muszą być czujni warciarze. 2-0 to wcale nie jest taki bezpieczny wynik. Wystarczy jedna bramka kontaktowa. Drużyna rywali dostanie przysłowiowego wiatru w plecy. No i wszystko może się wydarzyć. Szymandera. Jest na spalonym teraz bardzo Skrzypczak, ale nie brał udziału w grze. No i przepraszam, arbiter nie przerwał tej akcji. Teraz w ataku pozycyjnym goście Stefania. Niedokładnie bliski przejęcia piłki Kamil Szymandera, nie udało się. Glinkowski. Widzimy także, goście potrafią utrzymać się przy piłce.
Bolek. Odebrał teraz piłkę Damian Tefalski, jest w posiadaniu Kamil Szymandera. I od autu rozpocznie zespół Warta. Blisko pół godziny gry już za nami. Jak na razie wszystko po myśli śląskiego zespołu, chociaż teraz nie wyczuł takiej sytuacji Tomasz Mikołajczak. No była kolejna szansa dla gości. Przestało tutaj padać. Także warunki do gry bardzo dobre. Teraz długie podanie w kierunku Glinkowskiego, ale jednak za mocno. I od bramki rozpocznie Dominik Sobel. Cały czas słyszymy doping kibiców gości. Chyba jedna z najbardziej zorganizowanych grup w klasie okręgowej, jeżdżą za swoimi piłkarzami po całej Wielkopolsce. Skrzypczak teraz. Marto Skrzypczak i na odwrót bija obrońca gości. Sączyński, Haliszewski i Tefalski do Sobela. Ten przerzuca na lewą stronę do Szara. Ładnie tutaj Szar zgasił tą piłkę do Pawłowskiego. Czyli teraz warciarze, zobaczymy co będzie z tej akcji. Szymandera. Tafelski do Pawłowskiego. Janicki. I teraz złe podanie Piotra Janickiego i okazja do kontry gości. Prawą stroną tutaj popędził Małecki. Małecki w pojedynku z Maślińskim. Zieliński. Wyrównało nam się tutaj to spotkanie. Stefania, łapany tam, ale sędzia nie przerwał gry. Niedokładnie jednak grający trener gości. Małecki. I będzie out dla gości. Tak jak mówiłem, bez respektu tutaj przyjechali piłkarze GKS Jaraczewo na boisko lidera. Oni tutaj nie mają nic do stracenia. Źle ułożyło się dla nich to spotkanie. Szybko stracona bramka, potem druga. No i teraz kąśliwy strzał. Ale odprowadził tą piłkę z rokiem Dominik Sobel. Właśnie to Szar. Teraz ucierpiał tam Damian Tafelski. Będzie rzut wolny dla śląskiego zespołu. Nie zgadza się tam z decyzją arbitra, zawodnik gości. Reklamuje tutaj także trener Kamil Stefaniak, że to była walka w powietrzu o piłkę, ale gdzieś tam musiał ucierpieć Damian Tefalski. Ładne teraz zachowanie
Dariusza Małeckiego pomógł wstać śremskiemu pomocnikowi i od rzutu wolnego Warta. Trend to Szara. Szar do Maślińskiego. Ma teraz Mateusz Maśliński troszkę miejsca. On próbuje tutaj w pole karne. Tak jest. Dobra akcja Maślińskiego. Wycofanie piłki. Pusta bramka. Nie trafił teraz Patryk Słomczyński. Świetna okazja do zdobycia trzeciej bramki po akcji Mateusza Maślińskiego. Wyłożył piłkę Słomczyńskiemu. Ten dobrze na nią nabiegł, ale przestrzenił minimalnie nad poprzeczką. Mogło być 3-0. Szymandera. Pole karne, ale prosto na nogę obrońcy. I kontra gości. Szybko widzimy odbudowani obronę warciarze. Już przejęli piłkę. Ładnie teraz Słomczyński do Faliszewskiego. Zdążył Krzysztof Faliszewski. Słomczyński. Cały czas przy piłce utrzymuje się Patryk Słomczyński. Zagrywa w pole karne do Szczypczaka, ale tutaj ten zblokowany przez obrońcę i piłka w rękach bramkarza. Marcin Wojciechowski. Do Stefaniak. Wygrany pojedynek przez Szara. Piotr Kręc. Widzimy tutaj korzyść teraz zastosował sędzia. Ładne prostopadłe podanie z Słomczyńskiego do Skrzypczaka, ale na linii szesnastki bramkarz Wojciechowski. Tyle tylko, że na spalonym był Bartosz Skrzypczak. Podniesiona chorągiewka arbitra liniowego. Nawet gdyby Skrzypczak przejął tą piłkę. I strzelił bramkę gola, by nie było. Mikołajczak. Tomczak. Faulowany teraz Glinkowski. Rzut wolny dla drużyny gości. Marciarze do tej pory 8 zwycięstw na własnym boisku, 1 remis bez porażki, jak zresztą w całej lidze 42 bramki zdobyty, 5 straconych tutaj na boisku w Śremie. Dzisiaj dwie kolejne po stronie tych zdobytych. No i jak na razie czyste konto po stronie strat. A tak jak mówiłem, zaledwie 5 bramek tutaj marciarze stracili w 9 spotkaniach. Miejmy nadzieję, że dzisiaj także czyste konto zachowa Dominik Sobel. A marciarze dorzucą jeszcze jedną, dwie bramki. No i tutaj dopiszą kolejne 3 punkty. Skrzypczak. Słomczyński. Stracił piłkę teraz Damian Tafelski. I przeciął te podanie teraz Maciej Pawłowski. Stefaniak. Próba strzału z woleja Sebastiana Wacha. Piłka w rękach Sobela. Rozpocznie śremski zespół. 35 minut za nami. 2-0 prowadzi Warta Śrem. Zbieka jest Jaraczewo. Teraz Maśliński ładnie do Słomczyńskiego. Patryk Słomczyński ma przed sobą bramkarza, jednego obrońcę. I na spalonym jednak Patryk Słomczyński. Przeprosił teraz Patryk Słomczyński, że oddał strzał po gwizdku. Trafił bramkarza gości. Zachowanie Słomczyńskiego. Teraz dobre podanie do Stefaniaka. Stefaniak na rzut rożny wybija Maciej Pawłowski. Drugi rzut rożny dla gości. Dariusz Małecki ustawił sobie piłkę w narożniku boiska. No i tutaj muszą warciarze uważać przy tych stałych fragmentach gry. Zwłaszcza na Kacpra Wieleńskiego z numerem 2. Wysoki środkowy obrońca. I teraz niecelna główka Marcina Orbaniaka.
Robel, na lewo do Maścińskiego. Maściński tutaj przedłużył to podanie do Stypczaka, ten jednak uprzedzony przez obrońcę. Paliszewski. Faulował teraz Damian Tafelski. Musi uważać, ma żółtą kartkę. Żeby tutaj czasami bezmyślnie osłabić zespołu. Teraz dostrzał doszedł Stefaniak. Jak tylko ma piłkę przy nodze, jest bardzo groźny grający trener gości. Widzieliśmy szybko, panował tą piłkę, zdecydował się na strzał, no i gdzieś tam metr półtora obok słupka. Teraz niedokładnie Dominik Sobel do Szara. Strata piłki, rozpoczną od autu goście. Bieliński. Wach. Sebastian Wach do kapitana Tomczaka. Teraz wysoko widzimy, postawili linię obrony warciarze. Złe podanie i piłka w rękach Sobela. Pawłowski, Szar. Szymandera. Pawłowski. Teraz wymieniają podania warciarze, kręc. Przydałoby się tutaj zmienić ciężar gry na drugą stronę. Maśliński. Rozpędza się Mateusz Maśliński. Ciężko mu odebrać piłkę, jak już się rozpędzi, ale powstrzymany przez drugiego rywala. Teraz dobra, szybka akcja gości. Małecki. Od autu rozpocznią goście. Straci piłkę Dariusz Bolek. Szar. Skrzypczak. Artur Skrzypczak ładnie tutaj minął wygrywali, zagrał na prawo do Słomczyńskiego. Słomczyńskiego chodzi sam na swan z bramkarzem. Mamy trzecią bramkę, nawinął go na prawą nogę Patryk Słomczyński. On takich sytuacji nie marnuje. 40 minuta spotkania, Patryk Słomczyński po świetnym podaniu Bartosza Skrzypczaka podwyższa na 3-0. Ładnie tutaj Patryk Słomczyński z lewej nogi przełożył na prawą, położył bramkarza Marcina Wojciechowskiego, no i skierował piłkę do bramki. Warta Śrem, JKS Jaraczewo, 3-0. Druga bramka Patryka Słomczyńskiego w dzisiejszym spotkaniu. Trzecią dołożył Piotr Janicki. No już po pierwszej połowie można powiedzieć, że mamy to spotkanie rozstrzygnięte. Małecki. Szybko, agresywnie próbują tu warciarze odebrać piłkę w środku boiska. Byli bliscy przejęcia, nie udało się. Bolek. Dzisiaj słabszy występ środkowego JKS Jaraczewo, dużo strat, dużo niedokładnych podań. Wach kontra Szymandera, ładny wślizg Szymandery, czysty. Małecki będzie szukał zapewne Stefaniaka. Tak jest, piłka w kierunku Stefaniaka, ale tu prawą stroną włączył się także obrońca Bieliński. I od autu rozpocznie nie jeden ciut drożny. Trzeci rzut rożny dla drużyny gości w tym spotkaniu. Teraz lewą nogą piłka dochodząca. Zobaczymy. Na krótki słupek przeciął tą piłkę. Gdzie jest piłka? A i wyjaśnili tą całą sytuację, ale przez chwilę było bardzo niebezpiecznie i gorąco, bo nie trafił czysto Pawłowski tą piłkę. Dobre, mocne dośrodkowanie. A teraz już niecelne. Filipa Ginkowskiego.
Sobel, teraz wysoko podeszli rywale. Ale Barta tutaj nie ma problemów, aby wyjść z tej próby pressingu rywali. Tafelski. No, czy tam zacieknie Damian Tafelski. Musi pamiętać, że ma kartkę, ale ładnie, ambitnie odzyskał piłkę Damian Tafelski. No i kolejna strata Bolka, tak jak mówiłem, słabszy dzisiaj występ środkowego gości. Maśliński. Aj, nad poprzeczką. Decydował się na strzał Mateusz Maśliński, ale niecelnie. Zamienili się teraz stronami dwaj skrzydłowi. Mateusz Maśliński poszedł na prawe skrzydło, a na lewe, na lewym jest Patryk Sumczyński. Tomczak. Pozwalają teraz piłkarze Warty rozgrywać tą akcję od tyłu rywalom. Próba krzyżowego podania w kierunku Mikołajczaka nieudana. Spojrzał arbiter na zegarek i za chwileczkę ta pierwsza część spotkania się zakończy. Trzybramkowe prowadzenie śląskiego zespołu. Dobra zaliczka przed drugą częścią spotkania. Druga minuta. Patryk Sumczyński. Ósma Piotr Janicki. No i chwilkę temu Patryk Sumczyński podwyższył na 3-0. Goście także mieli swoją okazję. Kamil Stefaniak trafił w słupek. Ale jak na razie lider nie ma problemów z Beniaminkiem klas okręgowej. Kurczę, a transmisja się zakończyła, Andrzejasny. No chyba tak, nie wiem. Trudno stwierdzić. Koniec, tak? Mhm. Czy nie spróbuję